Siema widzowie, kolejny w kolejnym odcinku z siania Ubinu, ale zanim to paczki mi przyszły do ciapka na serwis, bo będę sobie serwisował. Już wam pokazuję tutaj oto. Paczuszki z firmy Zenox. I tak. Otwieram sobie pierwszą. Zamówiłem sobie obrotomierz, bo mi nie działa, bo mi się wskazówka zepsuła. Zobaczmy, co tu jest. Jest obrotomierz. Powinien być. O! Proszę bardzo. Obrotomierz i licznik w motogodzi. Bo mi się zepsuł, wskazówka mi się urwała, jak widzieliście ostatnio. Także zobaczcie, piękna sprawa. Będzie montowane. Może nawet dzisiaj. Może nawet dzisiaj. Tu jest podświetlenie takie zrobili. O, ciekawa sprawa. No jak to włożyć teraz? Mniejsza. No ale tak, obrotomierz mamy. Będziemy sobie montować go. Może dzisiaj przy okazji. Tylko że będę musiał tam pulpit zdjąć cały. Trochę zejdzie. Co tu jeszcze mamy? Sprawdźmy. Jeszcze płyn mi hydrauliczny przysyłał na pewno. Sebuś, pozdrawiam cię. O, proszę bardzo. Jaki gratisik? Coś pięknego, zobaczcie widzowie, jaka fala. Od razu widzę, że do wlania płynów. Fu, zobaczcie, proszę, jeden lejek, drugi. Poleciało. Drugi i trzeci. O, dzięki Sebuś, mega fajny. Że pomyślałeś o lejku od razu. Co tu mamy? Tu jakieś dane. To mniejsza. No i co? To się przyda na pewno teraz. I do czego? Do wlania na pewno, bo chyba olej hydrauliczny sobie też zamówiłem, bo jak mi rozdzielacz się rozkręcił, to niestety uciekło mi trochę płynu i muszę sobie go uzupełnić. Proszę bardzo, możecie sobie wykorzystać. Kto pierwszy, ten lepszy. Proszę bardzo, jedyny minus to ten na akumulatorze. Naklejeczka oczywiście musi być. No i mamy przelej przepadniowy GL4. Dobra, to jest wszystko. Super, dzięki Sebuś za lejki. Największa radość, co z tego. Będziemy sobie lać. No i co, zamontujemy sobie od razu. Zamontujemy sobie, to się przyda, sobie schowam. Zamontujemy sobie od razu obrotomierz, bo zanim pojedziemy, to się po prostu będę serwisował mu ta godziny już. Zobaczymy od razu jak chodzi. I tak, to zostawiam, to się przyda. To się przyda na pewno do garażu i nie tylko. No i co, ja biorę te rzeczy i idziemy do ciapka. Odkręcamy sobie. O kurde, może dokręcił ostatnio tą miarkę. Wlewamy sobie tutaj olej. Jest jego piąteczka i akurat powinno starczyć. No bo jest poniżej minimum, bo też ciapek krzywo stoi, ale akurat jak piątka tu siądzie, to będzie jak znalazł. Olej przekładniowy. Wcześniej się mordowałem, żeby to wlać, ja tu proszę. A teraz jest elegancko. Elegancko sobie byś to wymyślił z tym. I pyk, tankujemy. No i jest wymontowany.
1982 oryginalny licznik z oryginalnego ciapka, to było ciapka od Rafała, a on kupił nowy wtedy. I co, dobra, montujemy sobie teraz ten. No taki fajny, no takie kurno cycki do kręcenia. Zamontujemy. Wilgoć jeszcze w polu ładna jest, już się ładnie zboże wykusiło. Powiem wam, że dobrze wygląda, dobrze żyto. Mimo, że jest bez nawozu, nie? Naprawdę. Mówcie co chcecie, ale dwójkę to da spokojnie. 2 tony z hektara. Bo się prezentuje naprawdę zacnie. Czysty łan co robi. O. No i co? Montujemy teraz. Średnica się zgadza. No i jakże. Tą starą gumę stąd wywalimy. Montujemy na nową. Dobra. Założymy sobie to. Dobra. Zakręcimy. I kurna, licznik będzie jak znalazł. Teraz zobaczymy, czy chodzi. Pyk, pyk, pyk. Tu jest cycek. Wyrzucamy, wkładamy ten cycek. Tu mi zjechał. Dobra. Proszę bardzo. Zobaczmy, jak to tu wygląda. No tak musi być, jak teraz. Dokręcamy sobie. Tu też dokręcamy. To nie dokręcimy. O, gdzie lecisz? Te rzeczy stare tu. Stara urwana wskazówka tu. Pyk, proszę bardzo. Stelażyk. Stary. Włożymy go też tu. No i jest. Dobra. Tym sobie zakręcę. Żeby mi się nie odkręciło od wibracji, to wszystko jest możliwe. Okej. Tu jest. Jak to wyglądało w starym? Też nie było żarówki. Będzie bez podświetlenia i tyle. Sobie tu spuścimy. Zobaczmy, jak się to prezentuje teraz. O, dobra. Założymy na jedną podkładkę. No, zobaczcie. Coś pięknego. Teraz będziemy liczyć na nową motogodzinę. Co prawda już było zrobione w tym roku. Trochę motogodzin. Jak nie las, to uprawa. Niestety nie będzie miarodajne, ile w rok zrobimy. No ale teraz będą koszenia łąk. Koszenie tych łąk będzie to. Zobaczymy, ile na samym koszeniu zrobimy. Koszenie. Trochę zbierzemy tą trawę starą, także będzie co robić. Jakiś dziad mi tu lata. No, zakręci się to, czy nie? Ja pierdzielę. A to jest udane. Bez podkładki. Jeszcze jakieś meszki latają, łażą. O, zobaczcie. Dobra, z drugiej strony złapiemy na górze. Właśnie tutaj. Kręcimy, dobra. Na razie możemy to położyć. O, ja mam telefon. Ktoś do mnie dzwoni, pewnie Ola. O nie. Dobra. Telefon odebrany, wykonany.
Odpalamy. I nie skacze nawet tak. Węże już buczą. Świeży olej dokręcone. No to co? Dodamy pumpi do końca i jedziemy w pole. Niech się to zagrzeje jeszcze. Ale dzisiaj nie skacze se tu. Niech się zagrzeje, ja to jeszcze podkręcę i zaraz idę po łubin, to widzimy się jak będę brał łubin. Mamy tutaj technika wiązałkowania. Poplon idealny. Poplon idealny. I tak. Waży to ta. I chyba tutaj jeszcze. O. Tak jest. Jest trochę tego ubinu. Na poplon będzie idealnie, że tak powiem. Dobra. Albo się go zbierze, jak będzie nawet ładny. Dobra, mamy. To jest pies. To jest pies. Dobra. Dobra, jedziemy. Jedziemy z pierwszym worem. I tak. No jest trochę tego, nie powiem, że nie. Ręcznie to ręcznie z godzinę zejdzie, ale nie chciałbym wziąć polejka do stacha. Bo w ten czas zasieje, jak do stacha polejkę miałbym jechać. Na poplon to akurat suchy jest, bo się kurzy. No opa, bierzemy i lecimy. Myślę, że lepiej urośnie jak ten zeszłoroczny. W tym zeszłorocznym to było nieciekawie. I cyk ręcznie, i cyk. Hop, hop. Kurde, duże wiaderko, żebym sobie wziął i niewygodnie. Ja byłem łebek, tak siedziałem z tatą. Nawóz. I zboże też tak siał tata przecież. To kiedy to było? 15 lat temu. Siewników nie było. Ani konnego, ani nic. To tak siał. Taki się chwast, taki się tu zielnik zasieje, że dajcie spokój.
Pa 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 pa. Widzicie, widzowie. Ręczny siew, nie będę przynudzał. No. Mi to zajdzie chwilę. Te chwilę zajdzie i cóż. Dawka potężna będzie. Czekaj, jak się powschodzi w ogóle ten łubin. Zasiany łubin, teraz tylko zabronować. Jeszcze trochę brony. Te brony to do renowacji całe. Nowe łańcuchy trzeba im ogarnąć, bo jest tragedia jakaś. Dobra. Łańcuch mi się rozerwał. No nie da się tym, po prostu jest tragedia. Człowiek więcej udenerwuje jak pożytku z tego, jeszcze tu zaszło na. Sztywne łańcuchy porobić, to długie pazury postawiać i nie było. Metka. Dobra. Jedziemy z tematem. Widzimy się za chwilę. No i jest ten dom, co każdego denerwuje, tylko nie wie. Ja tam też mnie denerwuje, nie ukrywam. Ale co ja zrobię? Ściąć go, to nawet jak zetnę, to czym ja go wyrwę? Powiem wam, że wiatr tak hula dzisiaj, że zboże to normalnie tak. Zaraz zobaczycie, jak będzie wiało. W sumie już kończymy. Zostało jeszcze w górę i w dół. Na tej połówce. No i to byłoby na tyle. Przykryję trochę. Trochę się przykryje zawsze ten łubin. No mówię, taka sama technologia uprawy jak rok temu to pole obok, na którym teraz rośnie piękne przeżyto. Także myślę, że będzie dobrze. Brony tam się rozpiździły już do końca na tym polu. Ale zostaną gruntownie przebudowane. Masakra, ja tak padało tyle ostatnio, a jest już tak sucho z zewnątrz, że tak jak zawieje, to tak się kurzy, że szok. Zegar od AGT-u, to znacznie firmy Zenons, produkcja AGT jest niezawodny póki co.
prawie mu to godzinę ubił, ale fajnie chodzi, bo nie ma tej drgań na cały kurna, wiecie, na cały zegar, że cazówka tak lata, tylko normalnie pokazuje tak jak należy, nie? Zobaczymy po czasie, jak sobie pojeździmy z rotacyjną i ze wszystkim innym i się okaże w czasie. I teraz pokazuje elegancko. Damy mu do walniki. Mocno pokazuje elegancko. Diabeł się tak kręci, 2-300 jak jest zagrzany. Przez dawkę na pompie. Na podstaw podkręcony o 1000 obroty większe. No i dawka jest konkretna, bo dasz mu to na szkopci, nie? Ale wieje. Nie wiem, czy będziemy coś słychać w ogóle, bo taka jest wichura. Widzi jak Kielecki, jak to mówią. Sakra, co się dzieje? Wiatr wiruje niesamowicie. Jest tych butów trochę, ale się nie poradzi. One sobie gniją, później dostaną oprysk posypiający na zawsze. No i co? Orka to pójdzie, znaczy się talerzówka pod najpierw pójdzie, a potem orka, nie? Na jesień. Tak to będzie wyglądało. No i mamy to. Ciekawe, czy będzie coś zbierać z tych broń w ogóle. O panie kochany. Dobra, jedziemy. Oj. Będę musiał zrobić sobie na jesień te brony i chyba zrobię je na 5-rzędowe. W sensie, że podłożę po jednej, drugiej stronie zamykane będą i tyle. Łańcuchy nowe. No i mówię, poszerzę sobie je troszkę. Sąsiad ma chyba akurat takie brony. Nie używa ich, także wezmę sobie od niego kupię i tyle. Ale zarosły tu krzoki już, masakra. Marsz Sosnowskiego. Ale wieje. Konkret, powiem wam, widzowie, konkret. No i co, wracamy do domku. Robota już skończona. W sobotę będziemy obradzać wujkiem Bogusiem ziemniaki. Teraz już sobie powschodziły ładnie po tych opadach, teraz ciepło, to rosną jak na drożdżach. No, nie elegancko. Oj, ja mam zapylone oczy od tego kurzu. Gachu naleciało to. No co, ja was nie będę za dłużej zanudzał. Jak się odcinek podobał, to wiadomo, łapeczka w górę, subskrybujcie kanał. Bieżąco. No i co? Na tyle.